Hej, witajcie wszyscy na moim kanale. Dzisiaj nauczymy się odróżniać polskie płazy po ich odgłosach godowych. Myślę, że nie każdy wie, jak się to robi i jakie wydają dźwięki poszczególne płazy, a więc dzisiaj się czegoś nauczymy. Ja zresztą też nie znam wszystkich na pamięć, chociaż większość tak, ale też muszę sobie zapamiętać, żeby mieć w moim paluszku. No i na wstępie zostawcie jeszcze łapkę w górę, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to subskrypcję, bo będą filmy o gadach, płazach i innych fajnych zwierzakach z Polski. Także wyczekujcie. A ja już nie przedłużam i lecimy. Na wstępie lecimy z kumakowatymi, czyli dwa gatunki kumaków w Polsce. Na początek będzie nizinny. Jeżeli to nie jest mój ulubiony dźwięk polskich płazów, no to najprawdopodobniej jeden z ulubionych, ponieważ uwielbiam ten dźwięk. Słuchajcie się, na początek kumak nizinny. A teraz górski. Ciężko jest odróżnić te dwa głosy kumaków, ale słychać, że górski ma trochę inny ton niż ten nizinny. No dobra, lecimy teraz dalej. Teraz grzebiuszkowate, czyli jeden gatunek grzebiuszki w Polsce, grzebiuszka ziemna, tak właśnie brzmi. To była właśnie grzebiuszka, teraz lecimy z ropuchami. Mamy trzy gatunki w Polsce, będzie teraz ropucha szara. Ja zawsze zapamiętuję ten dźwięk ropuchy szarej, że kojarzę go sobie ze szczekaniem psa, bo jest naprawdę podobny. No dobrze, teraz lecimy z ropuchą zieloną, czyli bardzo głośnymi samcami, jeden z najgłośniejszych dźwięków płazów polskich i naprawdę niesamowite dźwięki. Teraz będzie najmniej znana ropucha, czyli ropucha paskówka. Nie wiem czemu jest tak mało znana, ale może to się zwiąże z jej cichym dźwiękiem, bo to jest najcichsza z naszych ropuch. Czas wejść trochę wyżej, najlepiej na drzewa i krzewy, bo teraz będziemy słuchać naszych nadrzewnych płazów. Tak, mamy nadrzewne płazy w Polsce, nie każdy o tym wie. Mowa tutaj o rzekotkach, mamy dwa gatunki rzekotek w Polsce, ja umieściłem tutaj jeden, rzekotkę drzewną. Posłuchajmy rzekotki. Dobra, zejdźmy teraz do wody. Przyszedł czas na nasze żaby zielone. Rzekotka także należy do tej grupy, lecz chodzi mi teraz o żaby, które są ściśle związane z wodą. Teraz będzie żaba wodna. No i ostatnia na liście, czyli żaba jeziorkowa. Teraz będzie żaba śmieszka i faktycznie jej nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ w sumie to posłuchajcie jej odgłosów. Thank you.
Powoli zbliżamy się do końca, przyszedł czas na żaby brunatne. Mamy dwa gatunki żab brunatnych w Polsce. No i żaby brunatne charakteryzują się w sumie tym, że są związane z wodą tylko w trakcie godów, a normalnie skaczą sobie po łąkach. Więc teraz żaba trawna. A teraz na sam koniec żaba, która jest jak dla mnie niesamowita i nie wiem, czy tak naprawdę nie spóźniłem się trochę, ponieważ miałem nagrać o niej film, a okres godowy tej żaby trwa od tygodnia do dwóch w trakcie całego roku, dlatego nie jest to jeszcze nic aż tak niesamowitego, ponieważ te żaby czasami przybierają różową barwę, najczęściej niebieską, ale w moim mieście były różowe, dlatego teraz będzie żaba moczarowa. Więc wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście mówię, łapka w górę i subskrypcja, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, bo to bardzo ważne. No i co, możecie mi napisać, z jaki z tych dźwięków jest Waszym ulubionym. Według mnie chyba kumaki wygrywają mimo wszystko, wolę trochę bardziej dźwięk niż innych od górskich, ponieważ jest taki grubszy. A jeśli chodzi o same żaby w Polsce, moją ulubioną żabą jest zdecydowanie rzekotka drzewna, ponieważ no, na drzewne płazy, tak? Bardzo kojarzy się z tropikami, a jednak to jest Polska. Dlatego no, widzimy się w następnych filmach. Piszcie też, jakie z tych żab byście chcieli zobaczyć na moich filmach, bo mam parę planów.